Cześć, chciałam Cię powitać w kolejnym tutorialu dotyczącym obsługi platformy WordPress. Interesuje Cię duży zasięg, czy tylko link do follow z tematycznego bloga? A może chcesz, aby Twój tekst pojawił się na Onecie? W tym filmie pokażę Ci, jak za pomocą platformy WordPress możesz szybko i wygodnie publikować artykuły na większości polskich portali. Film ten skierowany jest do reklamodawców. Najpierw z menu bocznego wybierasz zakładkę Artykuły płatne, a następnie Publikuj artykuły. Na tym etapie nie musisz mieć przygotowanych artykułów. Możesz zlecić ich napisanie podczas zamawiania publikacji. Na początek wybierasz wcześniej utworzony projekt, którego będzie dotyczyło zamówienie. Możesz opublikować artykuły na dowolnych portalach lub zgodnych z tematyką Twojego serwisu. Decyzja należy do Ciebie. Po wybraniu projektu klikasz Zobacz portale i Zamów publikację. Parametrów wyszukiwania jest wiele, a wszystko zależy od celów Twojej kampanii. Nieważne, czy chcesz zwiększyć zasięg swojej publikacji, umieścić linka do follow, czy poprawić wizerunek własnej marki, zawsze dokładnie analizuj oferty wydawców i sprawdzaj odpowiednie wskaźniki. Jeśli masz wątpliwości, przeczytaj artykuł Jak wybrać portal w WordPress i osiągać założone cele w naszej bazie wiedzy. W naszej bazie możesz wyszukać portal za pomocą parametrów takich jak nazwa, cena, rodzaj czy tematyka, bądź możesz zaznaczyć, czy portal oferuje śledzenie ruchu lub linki do follow. Po kliknięciu opcji zaawansowane masz możliwość filtrowania wyników za pomocą kolejnych parametrów. Jest tutaj więcej wskaźników technicznych, np. Trust Flow, Citation Flow, Domain Rating czy ruch SEM. Jeśli nie wiesz, co dany wskaźnik oznacza, możesz na niego najechać kursorem i przeczytać, co napisaliśmy w dymku. To na pewno ułatwi Ci pracę. Na potrzeby tego filmu dodałam nasz portal do bazy, tak więc uprzedzam, nie szukajcie go. Oferta do niego przypisana też nie jest rzeczywista. Przed publikacją możesz też zweryfikować, jaką ocenę merytoryczną i techniczną otrzymał portal. Wybieraj serwisy, które mają wysokie oceny. To zwykle świadczy o tym, że są zadbane i na bieżąco aktualizowane. Następnie klikasz Zobacz oferty. W tym oknie sprawdzasz szczegóły oferty. Jeśli jej zawartość Ci odpowiada, klikasz Wybierz. Pojawiają się kolejne opcje w procesie realizacji zamówienia. Możesz na tym etapie zlecić napisanie artykułu. Jak prawidłowo przygotować takie zamówienie oraz jakie mamy rodzaje artykułów, możesz zobaczyć w tutorialu numer 6. Możesz tutaj także dodać nowy artykuł. Uzupełnij tytuł, lead, treść. Zaznacz, czy chcesz sprawdzić śledzenie ruchu. Za pomocą kodu analitycznego zliczamy, ile osób przeczytało artykuł. Wybierz rodzaj linków w artykule, dodaj zdjęcie i załączniki. Na koniec zaznacz, czy chcesz wykupić gwarancję ruchu oraz zaznacz, ile kliknięć potrzebujesz. Trzecia opcja to zdecyduj później. Wybierz gwarancję ruchu oraz również zaznacz, ile kliknięć potrzebujesz. Na koniec kliknij dodaj do koszyka. Jeśli chcesz opublikować artykuły w kilku miejscach, kontynuujesz wybieranie ofert i portali. Na tym etapie możesz jeszcze edytować swoje zamówienie, możesz dodać lub usunąć gwarancję ruchu czy napisanie artykułu. Decydujesz o terminie publikacji i klikasz Zapłać i złóż zamówienie. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych filmów, w których pokażę Ci, jak korzystać z platformy oraz zdradzę skuteczne tipy, które ułatwią Twoją pracę.